Czy ty zaśniesz dzisiaj po tym meczu? O którejś godzinie na pewno. Teraz jeszcze jest jasno, bo o tej porze meczu nie graliśmy. Z takimi emocjami przede wszystkim, ale no myślę, że jest końcówka dnia, to i te emocje opadną troszeczkę. Nie ma co za dużo rozmyślać. Dzisiaj się pocieszymy. Jutro do pracy, we wtorek wyjeżdżamy do Szczecina. Mamy następny ważny mecz. Końcówka już, ale trzeba się zmobilizować jeszcze, żeby jak najlepiej się zaprezentować w tych dwóch ostatnich meczach. Tak, ja wiem, że dla Ciebie to kolejny dzień w pracy, ale jak z Twojej perspektywy wyglądało to, ta końcówka, jak wygląda tego meczu, te ostatnie 5 minut, 10? No dawno nie grałem w takim meczu, gdzie sytuacja zmieniała się bardzo, bardzo dynamicznie. I przy tym karnym na 1-1, każdy może myślał, że będzie remis, to też ten karny z mojej perspektywy taki, no nie był do końca, ale chociaż później sędzia Marciniak powiedział jednak, że był na warze, a no jest to sędzia klasy międzynarodowej, więc myślę, nie mylił się. Drugi już raczej ewidentny, ale mówię, no zmieniało się to bardzo szybko i po fantastycznej bramce Tomka Jodłowca, gdzie cały stadion w euforii, ławka, mówię, dawno czegoś takiego tu na Piasie nie przeżywałem, jak w ogóle coś takiego było kiedyś. I za chwilę Jagiellonia może wyrównać na 2-2, no troszeczkę taka konsternacja, ale no dzięki Bogu jakoś cały zespół, bo mówię, no ja wybroniłem tą jedenastkę, ale myślę, że też chłopacy wierzyli we mnie, to mi też dało wielkie takie otuchy, żeby pomóc im w tym momencie. Sędzia kończy mecz, kapitalne uczucie. Gerard powiedział, że ty już nie musisz nikomu nic udowadniać, ale co dzisiaj udowodniłeś? Sam sobie przede wszystkim, że pomimo jakiejś tam przerwy, tylko w samych treningach, jestem w takiej dyspozycji, że na dużo mnie jeszcze stać. I przede wszystkim zdrowie jest najważniejsze, a ja czuję się na dzień dzisiejszy dobrze. Nie chcę zapeszać, ale mówię, no chcę trenować tak, jak trenuję do tej pory i myślę, że jeszcze troszeczkę czasu przede mną. Czy już się cieszymy, czy jeszcze koncentracja? Na pewno jeszcze pokora, przede wszystkim koncentracja, bo ostatni mecz będzie z Lechem, wtedy zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No, na dzień dzisiejszy mamy mecz w Szczecinie, też bardzo ciężki, bardzo trudny, zobaczymy. No. Dzisiaj się cieszymy, jutro zapominamy o tym, będzie historia i przygotowujemy się do następnego meczu.